Proszę Państwa, przed nami wielki spektakl. Finał UEFA Champions League. Stadion już wypełniony po brzegi, a na widowisko zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapowiada się wieczór gorących emocji, które ani na moment nie pozwolą oderwać wzroku od murawy. W dzisiejszym spotkaniu Jagiellonia gra przeciwko Juventusowi. Przyjrzyjmy się ustawieniu obranemu na dzisiejszy mecz przez trenera Jagiellonii Białystok. Wyjdą na boisko Douglas Costa! Juventus wznowi grę z rzutu rożnego. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Są koledzy na wolnych pozycjach. Cristiano Ronaldo, znany chyba wszystkim napastnik z Portugalii. Czego można oczekiwać po jego występie? Jego mocnymi stronami są przede wszystkim szybkość i umiejętność driblingu. Teraz szansa na prowadzenie. Ależ kapitalna interwencja. Znakomicie złapał. João Cancelo. Spójrzmy na to podanie. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Juan Cuadrado. Dybala! Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. No, zdecydowanie ma wybór, do kogo zagrać. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Taras Romanczuk. Rafał Grzyb. Frankowski. Jakub Wójcicki. Grzyb. Arvydas Novikovas. Tak, mamy pierwsze trafienie w tegorocznym finale UEFA Champions League. To nam na pewno otworzy mecz i już do końca spotkania będziemy świadkami porywającego widowiska. Teraz się zacznie. Będą kolejne próby. Jedni chcą podwyższyć prowadzenie, drudzy przedłużyć nadzieję na puchar. Wspaniale, mecz na pewno nabierze rumieńców. Powtórce widzimy, że bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy takiej wielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym samym szans na reakcję. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Kedira. Sami Kedira. Cristiano Ronaldo. Dybala. Frankowski. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Tak, to jest rożny dla Jagiellonii. Od razu głośniejsza reakcja kibiców. W takim meczu muszą wykorzystywać takie okazje. No i powstrzymał akcję. Przeciwnicy przejęli. João Cancelo. Cała piłkarska Europa czeka na finał UEFA Champions League. To zawsze jest spektakl. Juventus na pewno zrobi dziś wszystko, żeby udowodnić, że jest najlepszą drużyną na starym kontynencie. Taras Romanczuk. Ma wybór w tej akcji. Jest groźnie, może strzelać. I zażegnane niebezpieczeństwo przez rywali. Nękali, nie ustawali w wysiłkach i ostatecznie rywale musieli posłać piłkę poza linię boczną. Za chwilę wznowienie gry z autu. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. João Cancelo. Sami Kedira. Juventus teraz zdecydowanie zaatakował. João Cancelo. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę.
tego podania może być bramka. Świetne podanie, czy to wykorzystał? Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony. Szkoda, była świetna sytuacja. No i Cristiano Ronaldo. Juan Cuadrado. Ileż niesamowitych finałów UEFA Champions League oglądaliśmy przez te wszystkie lata. 3 wygrane Realu na przestrzeni 4 sezonów. Wcześniej w 5 lat 3 tytuły Barsy. Kibice w Polsce wciąż pamiętają fenomenalny comeback Liverpoolu i Jerzego Dudka broniącego rzuty karne. Karnymi skończył się także finał Chelsea-Manchester United. Oby dzisiejszy mecz okazał się równie pamiętny. Pjanić. Sami Khedira. Podanie po skrzydle. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Douglas Costa. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Taras Romanczuk. Przemysław Frankowski. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala. Szansa na oddanie strzału. Romanczuk. I Jagiellonia za moment w rzut rożnego. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Muszą spróbować jeszcze raz. Z tego już nic nie będzie. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Cuadrado. Dybala. Juan Cuadrado. Ronaldo. Piłka poza boiskiem. Będzie rzut rożny dla Juventusu. Kibice głośno dopingują, próbują pomóc w zdobyciu wyrównującej bramki. Bonucci! To już półmetek tego emocjonującego finału UEFA Champions League. Sytuacja nie wygląda dobrze dla Juventusu. Muszą gonić wynik w drugiej połowie finału UEFA Champions League. Trudne zadanie przed nimi. Juan Cuadrado. I mamy gola! Juventus wyrównuje. Ekipa starej damy nie złożyła broni. W tym finale będą jeszcze emocje. No, trzeba przyznać, że gracze Juventusu świetnie poradzili sobie z przeciwnikiem i zasłużyli na tę bramkę. Kapitalne dośrodkowanie i gol! Piękna bramka, wbicie piłki do siatki, to już była formalność. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Jest remis, czekamy na rozwój wypadków. Ponownie, celnie podaje. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Cristiano Ronaldo. W ostatniej chwili przejęli. Łukasz Burliga. Dobra okazja do oddania strzału. Burliga. Tak, gol! I prowadzą. To jeszcze niczego nie przesądza. Rywal ma czas, by wyrównać. Ale on tym trafieniem już zapisał się w historii. O golu strzelonym w finale UEFA Champions League będzie mógł opowiadać wnukom. Ich prowadzenie zapewne zszokowało przeciwników. Chyba nikt się tego nie spodziewał. A tu proszę, zdobywają gola. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1.
Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Dala. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Grzyb. Ależ teraz luka na skrzydle. Strzela! Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Centruje z rogu w pole karne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Uderza! Złapał piłkę bramkarz. Federico Bernardeschi. Sędzia wskazał aut dla Juventusu. João Cancelo. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Przemysław Frankowski. Popatrzmy, może być groźnie. Jagiellonia. Costa. Przemysław Frankowski. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Przejęli piłkę, jest szansa na kontratak. Ma czas i miejsce. No to będzie stuprocentowa szansa. Juventus będzie wykonywać rzut rożny. Dybala z rożnego. Za nisko to było zagrane. Zmarnowana szansa. No i mamy rzut wolny. Będzie groźnie. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca. Zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza. Ależ uderzenie! Ach, zawiedziony. Nie tak chciał uderzyć. Za słabo nakrył piłkę. Za późno zaczęła opadać. W efekcie oprzedł się smakiem. Iwan Runie, Jakub Wójcicki. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. Szansa! Wojtek Szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Rafał Grzyb. Frankowski. Oddaje strzał. Aj, była szansa na podwyższenie rezultatu, ale strzał nieudany. Szkoda, bramka na pewno by ich trochę uspokoiła. Dybala. Cristiano Ronaldo. Douglas Costa. Wybijają teraz do przodu. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Karol Świderski. Iwan Runie. No i mamy dobry, udany odbiór. Jest groźnie, może strzelać. Zdjął mu praktycznie piłkę z nogi. Karol Świderski. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Federico Bernardeschi. Emre Can. Douglas Costa. Aleksandro. Ma możliwość dośrodkować. Przenieśli grę z własnego pola karnego.
5 minut to naprawdę niewiele czasu, a przy jednobramkowej przewadze nie można być pewnym zwycięstwa aż do końca. Ależ podanie, to może być koniec tego spotkania. Wciąż nie ma zmiany wyniku, niewiele już do końca, ale poczekajmy. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Fantastycznie teraz Ronaldo. Costa. Douglas Costa! Co tu się stało? Douglas Costa podłuje. Kibice widzieli już piłkę w siatce, ale nie ma wyrównania. Jeśli zależy im na spełnieniu marzeń o zwycięstwie w finale UEFA Champions League, to nie mogą więcej marnować takich okazji. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci Dybala do przodu. No i atak spalił na panewce. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Karol Świderski. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Ta akcja w samej końcówce. Dybala! Tym razem nie udało się trafić. Ale grać. Tylko spójrzmy, Jacku, niedowierzanie. Niedowierzanie maluje się na twarzach tych młodych mężczyzn, niekiedy chłopców jeszcze, którzy właśnie osiągnęli Mount Everest europejskiej piłki. Teraz to oni stają się punktem odniesienia dla innych. Są na szczycie, to jeszcze do nich nie dociera. Napięcie wreszcie opadło, teraz można sobie pozwolić na spontaniczne reakcje. Jeśli mieli jakieś słabsze chwile, teraz to nieważne. Liczy się wspólny sukces, to chyba najpiękniejsza chwila całej UEFA Champions League. I już przenosimy się na podium, bo tu dosłownie za chwilę kapitan zwycięskiej drużyny zniesie z dumą puchar. To zwieńczenie tej długiej kampanii, Darku. Tyle podróży, tyle spotkań, faza grupowa, faza pucharowa, aż do dziś, do wielkiego finału, w którym też okazali się lepsi. Patrzą teraz na to trofeum, a za chwilę będą je mogli wznieść w górę. Puchar w rękach kapitana i oto tak, zwycięzcy tegorocznej edycji Champions League. Przepiękna scena i przepiękna radość. Nie są zmęczeni, są w stanie euforii. Teraz nieskrępowanie mogą dać temu wyraz. Na pewno czują ogromną ulgę. Właśnie przechodzą do historii. I kto wie, czy w kolejnych latach nie dopiszą równie pięknych rozdziałów. Sypie się konfetti, błyskają flesze, a oni triumfują. Tak, i teraz mogą zaprezentować trofeum swoim wiernym fanom, którzy w nich wierzyli i się nie zawiedli. A teraz mają nagrodę, bo to jest także ich wysiłek. I taniec radości, a to wszystko w obiektywach fotoreporterów. To niezapomniane chwile dla sympatyków, w których obłędny doping trwał od pierwszej do ostatniej minuty i poniósł drużynę do triumfu. Trzeba uwiecznić tę chwilę. Ustawiają się teraz do pamiątkowego zdjęcia. Tak, takie fotografie potem ogląda się w muzeach. Kolory wyblakną, wielu zapomni nazwiska części z nich, a oni wciąż będą się z tych zdjęć uśmiechać.